Chcę złożyć świadectwo mocy kapłaństwa, potęgi kapłaństwa, jak Pan Bóg potrafi działać wtedy, gdy wierzy się w sakrament święceń. Dlatego właśnie chcę Ci opowiedzieć, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił. Jestem teraz księdzem diecezjalnym, ale starałem się, żeby mnie przyjęli do zakonu. I w jednej prowincji stwierdzili, że się nie nadaje po prostu. Nie przyjmą mnie. Szukałem w innej. Tam wprawdzie mnie przyjęli, ale po roku powiedzieli, no też nie nadajesz się z powodu zdrowia. Nie widzimy tu dla ciebie miejsca. Ta historia i to, co się teraz z moim powołaniem dzieje, przekonuje mnie, że Pan Bóg nie wybiera zdolnych, ale uzdalnia powołanych. I działa po prostu przez moją słabość, a nie przez to, że złożył we mnie różne dary. To są Jego dary. To są Jego dary. I działa przez nie, ale to jest Jego moc, Jego siła, Jego chwała. Chcę, żeby wzrastała. Tak odczytywałem wolę Bożą, żeby założyć fanpage, żeby prowadzić kanał na YouTubie. Wraz z pierwszymi obostrzeniami w Polsce zobaczyłem, że grono odbiorców się poszerza niewyobrażalnie i w ogromnym tempie. Że na pierwszej modlitwie w marcu 2020 roku przyszło ponad 20 tysięcy ludzi. Z każdym dniem przychodziło po kilka tysięcy nowych, w taki sposób, że wkrótce nas modliło się jak około 100 tysięcy w jednym momencie. I poszedłem wtedy do kaplicy adoracji i trząsłem się ze strachu tam właśnie, trząsłem się ze strachu. Ktoś z tyłu patrzył na mnie i stwierdził, o, ksiądz to się tego właśnie, tej zarazy boi pewnie tak bardzo, że i tych wszystkich rzeczy, które wtedy były, wiecie, kolejki tam do sklepów i pamiętacie to. No i ja odpowiedziałem, to nie chodzi o to, że ja się boję zarażenia czy czegoś podobnego. Ja się boję odpowiedzialności, która na mnie teraz spoczywa. Ilu ludzi liczy teraz na mnie, że dostanie jakieś słowo, które będzie jakąś światłością w tej ciemności, którą wtedy przeżywali. To było dla mnie bardzo trudne, trzeba było tysiące problemów technicznych, spraw ogarnąć, żeby ostatecznie móc prowadzić tę modlitwę o 20:30. Dzisiaj mam możliwość, mam taką łaskę, by modlić się nad około 30 tysiącami, 50 tysiącami lub więcej osób każdego dnia. Modlę się nad nimi wstawienniczo. Błogosławieństwo, które do internetu piszę, dociera do około 300 tysięcy ludzi. Za każdą z tych liczb stoi konkretny człowiek, który dostał to błogosławieństwo i później daje świadectwo. Coś to zmieniło w moim życiu. Coś się zadziało w moim sercu. Albo konkretne przychodziły świadectwa o uzdrowieniach, migreny, śledziony, depresji, o tym, że komuś się małżeństwo poprawiło, o tym, że ktoś przeczytał po prostu w internecie błogosławieństwo o tym, żeby ból gardła odszedł. I rzeczywiście gardło zostało uzdrowione, tak osoba zaświadczyła. Proszę kapłanów, którzy mnie teraz słuchają, dużo błogosławcie. Jeszcze raz podkreślam, jestem księdzem, o którym wielu ludzi powiedziało, no nie nadaje się. Nie nadaje się do zakonu, musi dojrzeć, jest niedojrzały. Nie ma odpowiedniego zdrowia do tego, żeby kontynuował formację zakonną. Gdy byłem w seminarium, bywało tak, że dostawałem jakieś najprostsze czynności i z obawy, żebym nic nie pomieszał, nic nie zapomniał. A jak tą najprostszą czynność nie wykonałem, to później się śmiali ze mnie, że to trzeba mi jakiegoś opiekuna zrobić, żebym jakiś nie pomieszał tego, czy źle nie zrobił w tej najprostszej czynności. Czasami jak powierzano mi jakąś większą odpowiedzialność, to po prostu łapano się za głowę, to odor, tylko nie zepsuj tego. Takie historie, w których ludzie podsumowywali mnie, no, nie nadaje się, miałem dużo.
I Pan Bóg wziął tego, który się nie nadaje, właśnie tego wziął, żeby codziennie docierać do kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy osób z błogosławieństwem. Odkryciem dla mnie ostatnio jest to, że wszedłem na TikTok, proponując codzienne błogosławieństwa. Okazało się, że te osoby, które tam są, bardzo potrzebują tego kapłańskiego błogosławieństwa, że zaświadczają mniej więcej tak: jestem ateistą, ale wysłuchałem tego błogosławieństwa i coś zadziało się w moim sercu. Nie wiem, co to jest, coś takiego miłego, coś, jakieś ciepło na sercu się pojawiło. Bardzo dziękuję. Ja wiem, że to jest moc Ducha Świętego, która działa. I po prostu to nie ja, to nie dlatego, że ja coś sobie świetnego poukładałem w głowie, ale Duch Boży działa przez słowa błogosławieństwa. Że on się przebija przez ekran, tekst, kartkę i dociera do człowieka i go zmienia. Moc Ducha Świętego zstępuje na człowieka, gdy on po prostu słucha kapłańskiego błogosławieństwa. I wydawać by się mogło, że wielu ludzi to odrzuci, zlekceważy, a w ich sercu coś się zaczyna dziać. Coś się zaczyna dziać. Drogi bracie, siostro, ja nie jestem mniejszym grzesznikiem od Ciebie. Wielokrotnie pewnie i bardziej grzeszę. I przepraszam za to Pana Boga i przepraszam Was, że tak po prostu nie domagam często. Liczę na to, że moc w słabości się doskonali. Ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Szukam różnych sposobów na to, żeby to błogosławieństwo dotarło do przeróżnych osób, które nie otrzymają tych słów, dobrych życzeń, błogosławieństw przez fanpage, przez kanał na YouTubie, przez TikToka, i próbuję rozmaitymi środkami i pomocami sobie radzić. A to na przykład właśnie coś napiszę, a to powiem swojej społeczności: słuchajcie, podaj dalej, prześlij dalej. Albo kalendarz powstanie, na którym są napisane te błogosławieństwa. Albo nagram jakiś film, który będzie wrzucony czy w to, czy w tamto miejsce i może dotrzeć poprzez TikToka do jednej grupy osób, do młodszej, a poprzez Facebooka do innej grupy osób. A to na przykład chcę to wszystko później zawrzeć w księdze błogosławieństw, żeby to było na papierze, ktoś może to spodarować komuś, kto nigdy by nie dotarł ani do kościoła, ani gdzieś na modlitwę w internecie, a dzięki swojej bliskiej osobie, którą zaangażowałem do apostolstwa, rzeczywiście to błogosławieństwo, omodlone błogosławieństwo, sprawi, że ten człowiek zacznie czytać i tak sobie mówić: co się w moim sercu dzieje? Tak nie rozumiem tego, dlaczego tam się tak właśnie robi, jakby Duch Święty działał? Pewnie tego tak nie nazwie, ale wiecie, o co mi chodzi. I właśnie dlatego chcę wykorzystać i słowo pisane, i mówione, i nagranie, i filmiki, i spotkanie twarzą w twarz z człowiekiem. I dlatego też wyjeżdżam. I dlatego też na papierze są pewne błogosławieństwa wydrukowane, dostępne dla Was, żeby to błogosławieństwo się rozpleniało jak najdalej. Przypominam sobie takiego ósmoklasistę, który przyszedł ze swoją babcią i poprosił o podpis do książki dla swojego kolegi z klasy. I ja się pytam: to co babcia cię namówiła na różaniec? A on mówi, że nie, sam znalazł w internecie i namówił tego kolegę, któremu mam podpisać coś, czy prosi, żeby podpisać tą książkę. I później ten ósmoklasista babcię swoją namówił do różańca w internecie. Tysiące innych pięknych błogosławieństw, które są dla mnie przytłaczające, a które się wzięły z mojej słabości, z moich pewnych pragnień, z moich pewnych pomysłów. Z tego, że po prostu zacząłem błogosławić. Dla mnie to jest dowód działania Ducha Świętego przez proste słowa błogosławieństwa. I zarazem zachęta, która dzisiaj w tym filmie padnie wiele razy. Drodzy kapłani, często błogosławcie, módlcie się i uwierzcie w moc święcej kapłańskich. Proszę Was, dużo błogosławcie, z wiarą błogosławcie. Módlcie się wstawienniczo, módlcie się o uzdrowienia, módlcie się o uwolnienia od zła dla tych ludzi, którzy są Wam powierzeni.
Ja mogę zaświadczyć, że Duch Boży działa, tak jak 2000 lat temu dokonywały się uwolnienia, uzdrowienia duszy, psychiki, ciała, tak i dzisiaj to się dzieje. Natchnęło mnie do tego świadectwa pewne zdanie człowieka, komentarz, który mówi, no tylu tam księży się modli, tylu błogosławia, a gdzie są jakieś świadectwa? Proszę was, wy zaświadczcie poniżej, że to, co tutaj opowiadam, nie jest tylko takim o moim opowiadaniem o czymś, co jest za górami, za lasami, ale to dotyczy was. Dajcie świadectwo, tak jak ja daję świadectwo działania Bożego. Ktoś mądry powiedział, świadectwo nie ogórek, nie kisi się go, więc ja go nie kiszę, przekazuję wam, wy też zapiszcie poniżej, co wam pomagają te błogosławieństwa, jak wam pomagają te błogosławieństwa codzienne, co wam one dają, jak modlitwa wstawiennicza kapłana działa na wasze serca, co się zmienia. Napiszcie Pana Jezusa stawiając w centrum, nie księdza, który jest tylko narzędziem, bo jak się mówi o pięknym obrazie, to się nie pisze o pędzlu, tylko o malarzu, który miał genialny zamysł i umiejętności. Chcę przez to świadectwo skłonić was do tego, żeby wychwalać malarza, który maluje coś, co nazwał sam teobańkologia. Ciekawa nazwa. Uzbroił takiego księdza w 5 kamyków, 5 baniek mydlanych, żeby iść na Goliata. Błogosławcie siebie wzajemnie. Błogosławcie siebie z wiarą. Błogosławcie, a nie złorzeczcie, mówi Pismo Święte. Módlcie się aż do skutku. Ale nie chodzi mi o taki skutek, który my oczekujemy, bo my często mało oczekujemy, a Bóg chce dać więcej. Bóg wysłucha twoją modlitwę, jeżeli będziesz z wiarą zanosić do Niego błagania. Ja wiem, że to są proste słowa, ale one są prawdziwe i dlatego je powtarzam i dlatego cię tak przekonuję, żebyś tak robił. I chcę ci dać świadectwo, chcę ci dać świadectwo z serca, że proste słowa, nawet zapisane w internecie, przekazane przez ekran telefonu, smartfona, komputera, wypalają wady, docierają do głębin serca, wypłukują brudy i pozostawiają Ducha Świętego. Ja w to wierzę. Te słowa nie działają magicznie. Potrzebna jest moja wiara. Wiara tego, który przyjmuje to błogosławieństwo, żeby coś się zadziało w środku, żeby rzeczywiście później nawet po oczach było widać, że ten człowiek jest pobłogosławiony, żeby nawet po oczach było widać, że ten człowiek jest kochany, ten człowiek ma w sobie to coś, jakiś błysk, który świadczy o tym, że to nie jest puste serce, ale wypełnione czymś błogosławionym. Mam nadzieję, że podzieliłem się z wami tym, co głęboko w moim sercu jest. Przekażcie dalej to świadectwo, zwłaszcza dla księży. I zapraszam was do korzystania z tych błogosławieństw o 7 rano na fanpage'u, na Instagramie, na zakładce społeczność YouTube. O 20:30 modlimy się. Dołącz do tej modlitwy, jeśli to tobie również pomoże. I ostatnie moje odkrycie. Filmy, krótkie filmy z błogosławieństwami. Chcę dodawać je wieczorem, żebyście z nich korzystali na TikToku, na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku. Jeżeli tobie to pomoże, wiele razy to powtarzam, to korzystaj, przyjmuj. Rób na sobie znak krzyża, by pokazać Panu Bogu, Panie Boże, ja tak chcę. Chociaż to trudne, chociaż to będzie boleć, ale ja tak chcę. Ja tak chcę, jak tam jest napisane, powiedziane. Przyjdź Duchu Święty do nas i pobłogosław swoje dzieci. Przyjdź Duchu Święty do nas i daj nam moc słów, które sprowadzają Ciebie, Duchu Święty. Sprowadzają błogosławieństwo i łamią przekleństwo. To słuchajcie, jak tak dużo było powiedziane o błogosławieństwie, to ja was teraz błogosławię z serca. W imię Boga Ojca, który cię kocha, w imię Jezusa Chrystusa, który cię zbawia, w imię Ducha Świętego, który cię uświęca. Błogosławię was w
W imię Trójcy Przenajświętszej Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zerknij, co tutaj jeszcze Tobie proponuję.